W tym filmie sprawdzimy, czy da się zaktualizować system Windows 7 do Windowsa 11, bezpośrednio pomijając w ogóle 10. Ja tu mam zainstalowanego Windowsa 7 na VirtualBoxie, więc teraz potrzebuję tutaj instalkę systemu Windows 11. Więc przejdę sobie do okienka VirtualBoxa, przejdę do ustawień, pamięć. Wybiorę sobie plik ISO i to jest ten. Klikam OK. Sprawdzam, czy mi się udało zamontować. Tak jest, to jest ta nazwa. Wchodzę tutaj i uruchamiam setup. Klikam tak. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Wybieram bez aktualizacji. Sprawdzanie PC. Ojejku, wychodzi na to, że potrzebuję klucz produktu. Zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć. Ok, teraz się udało. Musiałem się trochę nafikać z tym, ale akceptujemy. Oczywiście wyłączę internet. Zatrzymaj pliki osobiste. Zostanie zmieniony mój język. Zainstaluj Windows 11, zatrzymaj pliki osobiste, instaluj. No i teraz czekamy. O, na to wygląda, że już się coś zakończyło. Okej, na to wygląda, że wszystko się tutaj zakończyło. Już tu widać fragmenty Windowsa 11. Ja to wszystko podstaczam i akceptuj. O, ok. Czyli tak od razu do Windowsa mnie wrzuciło. No i wygląda na to, że wszystko działa. Miałem zainstalowany poprzednio program. Zobaczę, czy on jest. Zainstalowany nadal? No pewnie. Bo zainstalowałem go przedtem na Windowsie 7. No to wychodzi na to, że wszystko się udało. Wszystko jest, plików osobistych też mnie usunęło. Teraz wersja też się zgadza. Czyli jednak można zrobić taki duży skok do przodu i przełączyć się z Windowsa 7 aż do Windowsa 11. Jeszcze tylko dodam, bo nie wiem, czy ktoś zauważył. Tutaj są zaokrąglone rogi, ale na przykład tutaj już ich nie ma. I to jest ze względu na to, że w VirtualBoxie się to inaczej wyświetla w takiej małej rozdzielczości. Więc tutaj muszę wejść sobie w urządzenia. Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa. Już to pokazywałem na poprzednim filmiku, ale pokażę jeszcze raz. Tak, płyta jest teraz zamontowana. Teraz przechodzę sobie do mój komputer. I tu mam tą płytę. Może tak pokażę. Tu jest ta płyta. Wchodzę sobie w nią. I tu jest aplikacja Windows Additions. Odpalam to, klikam tak. Teraz maszyna musi się uruchomić ponownie. Fajnie, że mi to nawet zostało z Windowsa 7, to że nie muszę wpisywać hasła. Tylko od razu mi się odpala system. Ok. Teraz to jest ustawione tutaj w widok. Możemy zobaczyć, że tu jest... O, teraz się wczytało. Jest ładnie kolorowe. Automatyczne skalowanie ekranu gościa. Czyli teraz ekran ten będzie się skalował do mojego okienka. Takie czt się pojawiają, to znaczy, że ta funkcja działa. Teraz jeśli to przeciągnę do góry, to ładnie mi się to wyskaluje na cały mój ekran pełny. I teraz tu jest ładnie. I tutaj nie, ale nie wiem dlaczego. Próbowałem teraz naprawdę wielu sposobów, żeby przywrócić te zaokrąglone rogi, ale niestety mi się nie udało, więc spróbuję to rozwiązać w następnym filmiku. Jeszcze czegoś poszukam i dam znać. O, już pojawiają mi się tu jakieś błędy. I w trakcie restowania też mi wyskoczył jakiś błąd, więc no, wychodzi na to, że da się zaktualizować, ale jednak no, są jakieś problemy i tak na swoim komputerze to tego nie polecam robić, bo
Mi się wydaje, że jakbym tu teraz zainstalował jakieś programy i coś zaczął działać na tym systemie, takiego codziennego robić, to zacząłby wywalać takie błędy, że. O, właśnie taki błąd mi się tu wyświetla. Żeby sprawdzić dysk. Ja to pomijam. Jeszcze w następnym filmie spróbuję sprawdzić, skąd są te błędy i czy można je jakoś rozwiązać. Także to wszystko i dziękuję za uwagę.